czerwcu 2021 roku średniomiesięczne ceny kawy na świecie monitorowane przez International Coffee Organization wzrosły w porównaniu z majem o 4,6% do 3,11 dolara za kilogram. Oznacza to, że ceny kawy na świecie rosły już 8 miesiąc rzędu, a w porównaniu z czerwcem 2020 roku wzrosły o ponad 42%. Tym samym ceny kawy osiągnęły najwyższy poziom od listopada 2016 roku. Ostatnie wzrosty cen kawy to głównie efekt spodziewanego ograniczenia podaży kawy na rynku światowym przy jednoczesnym wzroście popytu. International Coffee Organization spodziewa się, że w sezonie 2020-2021 produkcja kawy na świecie zwiększy się o zaledwie 0,3% do 169,5 miliona worków, przy czym produkcja arabiki zwiększy się o 2%, a robusty spadnie również o 2%. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku największego na świecie producenta i eksportera kawy, czyli Brazylii, oczekuje się znaczącego zmniejszenia produkcji kawy w sezonie 2021-2022 z uwagi na niższe od średniej opady deszczu, które z kolei wpłynęły na stan upraw. Z drugiej strony światowa konsumpcja kawy w sezonie 2020-2021 szacowana jest na 167 milionów worków, czyli o blisko 2% więcej niż w sezonie poprzednim, ale nadal będzie to poziom o blisko 1% mniejszy w porównaniu z tym sprzed pandemii. Oczekuje się, że wraz z łagodzeniem ograniczeń związanych z COVID-19 i wynikającymi z tego perspektywami ożywienia gospodarczego, światowa konsumpcja kawy nadal będzie rosła w krajach importujących o 2,3%, a w krajach eksportujących kawę o 1%. Tym samym światowy bilans kawy staje się bardziej napięty, co z kolei właśnie przekłada się na wzrosty cen. Są to ważne wiadomości dla polskich przetwórców kawy, gdyż oznacza to wzrost kosztów prowadzenia ich działalności. Firmy w Polsce bazują oczywiście na surowcu importowanym. Jest on najważniejszym składnikiem kosztów. Według danych PontInfo koszty materiałów w przypadku producentów kawy i herbaty stanowiły 2/3 kosztów ogółem, z czego przeważająca większość to oczywiście ceny surowca. Mogę natomiast uspokoić konsumentów, którzy nie powinni znacząco odczuć podwyżek cen kawy na rynkach światowych. Co więcej, w maju 2021 roku ceny kawy na półkach sklepowych w Polsce były nawet nieznacznie niższe od notowanych przed rokiem. Również historycznie znaczące zmiany cen kawy na rynkach światowych tylko w niewielkim stopniu przekładały się na to, jakie ceny obserwowaliśmy w sklepach.